Ej, to to się... I am not the Anodi. Zrozumiałem. I am not a girl. Tego chciałem powiedzieć. Czemu mnie kłamiesz? Czego mnie okłamujesz? Wow, ale to miasto jest naciekane. Które moje? Niby masz więcej ciut ode mnie mieszkańców, ale ogólnie jest naciekane. Jak naciekane? Co ty mówisz? Jak ty się wyrażasz? Mam naciekane tej kratki, tej siatki. Wow, ale wystrzeliłeś tutaj. Z czym? Z parkiem. No mówię ci. O. Ciekawy pomysł. Aczkolwiek marnowanie miejsca. Dobrze. I masz problem ze służbą zdrowia. Wracam do siebie. No, no mam problem. No właśnie. Jak ty możesz do mnie ten syf przeprowadzać? Jaki syf? Ej, jak ty Zarazki. Się... Jak ty się wyrażasz? Jesteś na wizji przecież. Ty takie brzydkie słowa mówisz. Ja nie wiem naprawdę. Ja nie ogarniam tego. Jak można takie brzydkie słowa mówić? Straszne, straszne. No bardzo straszne. O, właśnie. Tam stoimy. Wow! Really? Co really? A nie, dobrze, już się przestraszyłam. Już nie wyrabiam. Dobrze, to karetkę. Karetkę poproszę, tak? Karetkę poproszę, tak? Tak. Ja się boję tutaj. Jedną. Nie się cieszę. Żeby tu jeszcze na czas, żeby nie było zgonów. Żeby tu jeszcze działa na czas. Oh fuck, wiesz co? Jesteś zła do swoich simów. Nie, właśnie jestem bardzo, 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 bardzo hojna. Hojna, tak? To pokaż mi, w którym miejscu. W tym, że jeszcze dostaję karetki do przechodni. No cieszę się bardzo. No ja wiem. U mnie karetki już dawno mają. Ja wiem, że się cieszysz. Woda w porządku. W porządku. Dobra, ja muszę, kurczę, lecieć, bo ja mam kupę kasy, nie? Kupę kasy zarabiam. Ale ogólnie... Kasy. No, słuchaj, teraz, bo mam policję, mam straż pożarną, mam pogotowie. Tak. I zarabiam 8 tysięcy. Nie wspomnę o tym, że mam stację pomp i oczyszczanie ścieków, tą najlepszą. I'm so glad you. I'm proud you of you. Innego zakrytu nie potrafiłam myśleć, sorry. Nie, ale nie, no mnie to się dziwi, że kurczę, tak dobrze mi tutaj idzie. Czy to pracuje? Oczyszczanie ścieków, to pracuje, dobrze. To burzymy! A ten park jest ładny, nie? Bo ten park oczywiście, on nie ma żadnego zastosowania. Przynajmniej na wielką skalę nie ma. Ale... Nie ma! Ale jak widać, sprawdza się doskonale. Sportowe natura bardziej mnie interesuje. Bardziej mnie Matura, fura i komura, tak? Nie, bardziej mnie interesuje natura. Wiesz? Dobrze. Też lubisz naturę? Uwielbiam. To cieszę się. To cieszę się razem z tobą. Co? Mówię, że wycisza mnie. Uspokaja. Aha. A mnie znowu pobudza. No czego się śmiejesz? Nie śmiej się! Nie no to znaczy, że jakieś tam, nie wiem, kwiatki eukaliptusa zrywa, że cię pobudza? Słuchaj, ja nie jestem z tych, kurczę, z tych całych pant... Nie, gdzie, jak to było? Miś koala? Miś koala. Kurde, przez ciebie uciekł mi obraz. Gdzie jestem? Miś koala je eukaliptusa. Dobrze. No, nie wiesz, że miś koala je eukaliptusa? No i eukaliptusa. No właśnie, więc czego się śmiejesz? Nie, ale że ty jesz. Nie, ja nie jem. Skoro jesteś taki pobudzony przez naturę. Bo natura mnie, nie wiem. Ja nie wiem ogólnie. Jestem prosty chłopiec ze wsi. Nie śmiej się. Widzowie, widzicie, jakie to fajne. Było się śmiać? Jakie to wesołe. Było się śmiać? No, ja śmieję. No właśnie, no było się. I'm so happy. Happy, happy, na.
I'm so happy. Zaraz będę bliska ukończenia etapu następnego z ratusza na poziom trzeci. Cieszę się. Tak, ty to już masz ten poziom trzeci. Ja muszę rozbudować bardziej szkołę. A niech mają tą szkołę, nie? Co im będziemy... Tak, postawić transport. Dobrze. Ja teraz myślę... Szkoła już jest rozwinięta na maksa. Że postawimy tutaj albo naftową, albo węglową. Ale chyba lepiej na ropę. No najlepiej na ropę. Dlatego ja nie wiem, dlaczego postawiłem, kurczę, na węgiel. Na wągiel. No nie wiem, dlaczego postawiłem na wągiel. Kurczę, tu chcę postawić. Aby mu się to wyłączyć. O, miał. Pięknie. No, taktyka ciężka, ciężka. Dobra, zatrzymuję, pauzuję. Burzę. A mi pięknie wszystko się rozrasta. A mi. Stawiam, uwaga drodzy widzowie, na elektrownię nieatomową. Bo za dużo atomów już statok krąży. Ej, nie obczerniaj mnie, dobra? Nie obczerniaj mnie. Nie obczerniam. No to nie mów, że jestem naelektryzowany. Jak ten zombiak z Dead Island. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Tak, zapraszam. Słuchajcie, niedługo wiele rzeczy się pojawi na kanale z czasem, więc... Tak, to będzie się. To będzie się działo, tylko. To będzie się działo, bo to już Sato z Chucky mamy takie plany, że wow. Tylko pytanie, czy czasu nam starczy. Tak. To najgorszą rzeczą tego dalej jak się youtubera jest czas. Czas po prostu. Kiedy jest elektrownia? Elektrownia. Ha? Już poszukamy elektrowni, no próbuję się. O! Przepraszam, co próbuję zrobić? Elektrowni nie postawić, dobrze. Aha. Przepraszam. Na zdrowie! Zobaczcie, w moim pokoju jest chłodno i ostatnio włączam ogrzewanie, po czym wysuwam gardło. Dopiero włączasz ogrzewanie? Nie, mówię takie dodatkowe ogrzewanie elektryczne. Aha, nieźle za prąd bulisz. Jeszcze komputer, poszło pewnie dużo kasy. No, niestety. Bo coś za słabo kalafery grzeją, pomimo że są odkręcone na full. Ale winne są okna. Okna są winne, tak? Tak. A ja pozwólcie, że moim oknem się zajmie tak, że zapalę sobie papierosa, mogę? A pal, zapal się. Dzięki temu wygrałem. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, nie palcie papierosów. Tylko nie podpal się zapalniczką jak ostatnio. Nie podpaliłem się zapalniczką, przepraszam bardzo. Podpaliłem się zapalniczką jakieś 2 lata temu, kiedy miałem pierwszy raz zapalniczkę na benzynę. Niestety miałem trochę palony palec z benzyną i mi się zapalił. Była ludzka pochodnia. Ludzki palec pochodni. Nie? No. I nawet nie chcesz wiedzieć, jak długo mi się to goiło. Prawie miesiąc. Nie, ty jesteś po prostu... niebezpieczny. Mnie trzeba by było odseparować od reszty ludzi. Bo jesteś ADHD. Halo? Ja no. ADHD? Tak. Ja nie mam recyklingu i co powiesz na to? Mam pomysł. Będę zakładał niedługo nowe miasto, w którym będzie recykling i będzie tyle tego recyklingu, że będę wysyłał tutaj właśnie śmieciarki. Za to? Tak? Jest taki mały problem. Jaki? Czy możemy na chwilkę zapauzować nagrywanie? Oczywiście, także widzimy się za chwilę. Za chwileczkę się widzimy. Okej, okay, wracamy. Tak, ja jestem, ja nadal palę papierosa, więc to była tylko krótka chwila. Wow, tak. Widzicie to, ile ja zarabiam, widzicie to? Ile zarabiasz? Zarabiam 7200 i prawie i 219 mam budżetu. Aha. Miesięczny zysk 164,136 i transakcje miesięczne 15 tysięcy. O, to ładnie. Słuchaj, ja muszę wybudować tak, umieć uniwersytet i umieć szkołę podyplomową. Także ja się bawię takimi. Nagrody są kolosalne, bo w jednej nagrodzie mam 40 i w drugiej też 40 tysięcy do wygrania. Gdzie jest tu podyplomówka? Tu jest podyplomówka. No oczywiście, a ja chcę postawić Wydział Transportu mam, ponieważ ty nie postawiłeś. Ja chcę Wydział Postawiłem Transportu. Ci już Wydział Transportu. Tak tylko, postawiłeś? Tak, tylko że musi się zaktualizować.
To trochę trwa, to trochę trwa. Ja sobie sprawdzę, czy się zaktualizowało. No bo ja mam tutaj kolej, już mam, zaraz będę łodzie robił. Rzeczywiście, zaktualizowało się. W takim razie, co mam ci postawić? Bo no słuchaj, ale słuchaj, a gdzie magiczne słowo? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, więc w zamian za to jeszcze, oprócz moich podziękowań, jeszcze możesz dostać dodatkowe co? Nie, ja myślałem już. Wydział Bezpieczeństwa, Wydział... To widzieliście, to tak jest. Człowiek myśli o jednym, a dostaje drugie. Dobra. Co cię interesuje? Dobra, już ci mówię. Wydział Bezpieczeństwa? Powiem tak, nie mamy Wydziału Finansów, chyba że masz. Masz? Nie mam. Nie mamy Wydziału Turystyki, chyba że masz. Ja bym Wydział Turystyki postawiła. Służby Użyteczności Publicznej, to masz na pewno. No to ja bym Turystyki, bo Turystyki nie mamy obydwoje. Turystyki nie mamy, ja Wydziału Bezpieczeństwa... Wydział Bezpieczeństwa... Masz! Bo ja postawiłem. Postawiłeś. To ja Wydział Turystyki bym postawiła. No to dawaj. Dobra, bo chciałabym... Ja uniwerek bym chciał gdzieś tu... Ja bym gdzieś tu chciał uniwerek wcisnąć, ale nie wiem gdzie w tym momencie. Dobrze, jest. I teraz będę mogła ludzi sprowadzać. Do roboty młodzinów będzie sprowadzała. Oj, ty Marionka niedobra. Jest to tak wykorzystywać ludzi. Nie spodziewałbym się. Spodziewałbym się tego po tobie. No widzisz, a ja po tobie. Zobaczcie, drodzy widzowie, te fabryki wspaniale działają. No ja nie wiem, naprawdę poprawili to, bo zawsze był z tym problem, zawsze był jakiś niedomówień. Tak, są. Naprawdę dali dużo, dużo dobrego. Wreszcie ta gra ma jakieś znaczenie. Znaczy ma sens w końcu, może tak powiedzmy. Tak, impreza na śmieci. O, chcą recykling. No ja też. Recykling u mnie chcą, ale tutaj z recyklingiem jest słabo, wiesz. Dobre. Właściwie to ja mam już ustawione co? Mam już co? Jak chcą, to dostaną. Dobra. Ja bym postawił jeszcze im troszeczkę z turystyki tego kultu, nie? Bo wiem, że oni lubią kult. Tylko ja tutaj, bo ja nie szkołę średnią chcę za... Moment, po kolei, za chwileczkę zajmiemy się. Mówię oczywiście do siebie. Ej, ale to jest źle, jak człowiek mówi sam do siebie. No ja wiem, ale zajmiemy się tutaj transportem, ponieważ chcę iść w kierunku kasy. Ty materialistko. Proszę bardzo. Ale jesteś materialistka. I... Nie wiem, czy dać autobusy? A daj im, co chcą. Okej, dałam im autobusy i jeszcze mają znaczek. Dobra, u mnie są już świątynie wszystkie postawione. I... Radziłbym ci jeszcze coś fajnego postawić, wiesz? Jakże jej się bawisz. Oczywiście. Coś, co ma znaczenie, chociaż tego nikt o tym tak nie myśli, wiesz? Wejdź sobie w energetykę i postaw sobie te stacje benzynowe dla samochodów na prąd. I tak, ja też tu mam to w planach zawarte. Więc, moi drodzy, będą napędzać jak Flintstonowie, czysta energia nogami. No zapierniczeń, żeby jechać do przodu. Moja koleżanka mówiła mi, słuchaj, ty masz rower jak Flintston. No bez przerzutek i tak dalej, startuje się odpychając się trochę nogą, żeby załapać pedały. Nie? Aha, to troszeczkę to już taki wiekowy trochę, tak? Czy jakiś nowy? Nie, taki... no taki retro. O, retro, fajne są retro samochody, w ogóle wszystko jest fajne retro. Czy ktoś na razie nie dziękuję. Słuchajcie, dobra, ja to ogłoszę wszem i wobec. Tak. Jeżeli możecie, to zgłaszajcie się do mnie, bo potrzebowałbym fajnego intra. A wy znacie mnie najlepiej, wiecie co ja nagrywam. No ja szczerze, ja z chęcią bym zrobił sobie sam intro, ale niestety czas mnie ogranicza i nie mam czasu się bawić w te rzeczy. Ja wiecie dobrze, że ja bym sam sobie też to zrobił, ale no naprawdę z czasem u mnie jest niewesoło ostatnio. I jeżeli byście to dla mnie zrobili, to bym był tak wdzięczny, że no nie wiem, coś na pewno bym dla was wykombinował. O kurde. O, fajnie, nie? Powiedziałem to na wizji, jestem... Tak,
powiedziałeś to na wizji. Bardzo dobrze, no ja tu... Aha, ja od razu powiem, że... No, też wspomnij o tym. Tak, wspomnę. O tej osobie. Należą się zasługi koledzy, widzowie, którego na pewno znacie też. Dziękuję, dziękuję. Marewka, nie musisz... A, to pewnie chodzi. Postanowił właśnie zrobić intro. Tak, no, jestem ciekaw, jak ci to wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie mogli ocenić niedługo jego pracę i oczywiście bądźcie dla niego mili. Na pewno dobrze mu wyjdzie, przecież zrobił dla mnie to Sato HD, które widziałaś u mnie na kanale. Ja no, jestem z tego bardzo też zadowolony. Lecz u mnie nie widać jego niku, ponieważ zrobił to w tapetę Full HD, to trzeba niestety uciąć kawałeczki i ucięło niestety jego nick. To nie jest tak, że zrobiłem to specjalnie, po prostu musiałem to zrobić, uciąć twój nick i wybacz mi za to. Powinienem cię o tym od razu poinformować, że tak wyszło, a nie inaczej. No, wszystko mam nadzieję zostało organizacyjnie wyjaśnione. No niby tak, wiesz, niby tak. Czekaj, ja muszę zobaczyć, gdzie ten uniwerek ewentualnie bym mógł postawić. What the fuck, to chyba ich posrali z tym uniwerkiem, ja nie mam miejsca na uniwerek, oni chcą uniwerek. Ej, tu może postawić. Kształcimy lód. Tak, będzie mądry lód. Ja tutaj sprawdzam, czy autobusy, ile mam dziennie, dobrze. Dobrze, to teraz spróbujmy, może, moi drodzy, postawimy na kasyna. Jeszcze akademik muszę postawić, ja pierniczę do uniwerka. Dobra. Gdzie są kasyna? Tu? Ej, no nie mam pieniędzy. Ale jestem biedny. Nie, tak być nie może. A jednak może. Kurde, jestem biedny. Oj, biedactwo. Ale naprawdę moje miasto teraz wygląda... Jest fajny, fajnie wygląda. Mam nadzieję, że spełnia swoje zadanie. Także osoba, która napisała tego komentarza pod którymś z filmików, oceń moje miasto, bo na tym to polega, słuchajcie. To nie polega na tym, że ja się wywyższam, mówię, że jaki ja dobry jestem, czy niedobry. Nie, bo jesteśmy niedoskonali. Tak, tak, tak. Tu chodzi o to, żeby właśnie stworzyć, tak jak kiedyś wspominałem o tym, stworzyć taki kanał, gdzie jeden od drugiego, jedna osoba od drugiej osoby może czerpać w jakimś stopniu wiedzy na temat danej gry. Dlatego jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie śmiało w komentarzach, ja na pewno tego nie zlekceważę. A to, że nie odpisuję, naprawdę nie świadczy to o tym, że ja mam was gdzieś głęboko, nie powiem gdzie, bo to nie Pan na tym polega. Powiedział, że po prostu was nie neguje. Tak, tak, dokładnie. Ale ja na pewno nie ustawię elektrowni atomowej, o tym mogą zapomnieć. Włączałam niechcąco, niechcąco włączyłam poradnik. No to nic. Dobry, i tak no to... i tak powoli się zbliżamy do końca, Marionka, wiesz o tym, nie? Tak, widzę. Ja mam 42 tysiące ludzi, a ty ile? 43 już. 18 prawie tysięcy. A zarabiasz ile? Bo ty mówisz, że dużo zarabiasz. Przy 18... Zarabiam 4,272. Przy tylu tych mieszkańcach, tak mało mieszkańców, a tyle kasy? Ładnie. No, dlatego ja się z tego cieszę. Ja się z tego bardzo cieszyć chcę. A ja w tym momencie zarabiam 9000. O kurczę, kasyno zarabia na siebie i nie przynosi stat. I mało tego, będę musiała chyba postawić tutaj transport. Jak się nazywa lotnisko w przyszłości? Lotnisko chcesz stawiać? To ty bogata jesteś! Transport się nie wyrabia. Naprawdę bogata jesteś, jak chcesz... Kurczę, lotnisko chcesz stawiać, ja pierniczę. Z kim ja się zadaję? Z bogaczami, ja pierniczę. Słuchaj, dzięki twoim treningom... I spalił. Doszliśmy do tego punktu, w którym ja jestem. Tylko kurczę, u mnie coś jest... Widzą oczywiście za dobre i kochane rady. Dokładnie. Słuchaj, ja nie mam miejsca, żeby postawić, kurczę, transport. O, ja właśnie dlatego mówiłam, że ja tak nie chcę naciskać. Robię troszeczkę też systemem Vivata. Troszeczkę. Rozumiem, rozumiem. Każdy robi jak uważa. Tak. Jaj, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, ja tutaj zrobię... Mam nadzieję, że dobrze się ludziom żyje.
A wszyscy mówią, nie, za wysokie podatki, weź obniż, bo ja nie mam na chleb, a ty mi podatki. Co oni chcą? Przestępstwo, wybierz zło. Aha. Na razie zło nie chcę. No a kto by chciał zło? Marunka nie mówi, że chce zło. Nie chcę zła. No właśnie. Też bo tak. Bo mi popsuje kasyna. A właśnie, a propos kasyn, ja myślę, że jeszcze tutaj postawię policję w rejonie jeszcze jedną na wszelki wypadek. Ja. Czyżbyś się bała? Nie, będzie łatwiej mieszkańcom. O, dobrze. Dzięki temu nie będą się czuć bezpieczni. O. Chyba będą się czuć bezpieczniej. Chciałeś powiedzieć. No tak, mówię, że dzięki temu będą się czuć bezpieczniej. Co ja coś innego zrozumiałem? Że będą się ja nie, dzięki jak temu... nie rozumiesz i masz problemy z translacją? Wiesz, mój translator się nie załącza odnośnie kobiet. Tak, to też właśnie chcę to zrobić. Właśnie chcę to postawić ten transport tutaj. Czyli, drodzy widzowie, uwaga, wodny transport. To fajnie, bo w końcu będziemy mieć połączenie, nie? Muszę tak. Zobaczyć. Mamy połączenie ze sobą jakieś? Wziął? Gdzie są tu... A, wielkie dzieło ja mam tu. Gdzie są połączenia? Z powrotem! Powiedziałem z powrotem do mojego miasta. Dobrze, i teraz tutaj muszę drogi... Ej, chyba nie mamy żadnego... Nie, mamy połączenie, wiesz? Mamy połączenie tak. O! Ej, jak mam z tobą połączenie autobusowe szkolne? I no połączenie wiesz, autobusowe? Widocznie mamy. Ale jak, skoro, kurczę, nie ma żadnej... mostu, żeby się łączyć. Ale widzisz, jest jedna. To są samochody, a nie statki. Muszę włożyć ten fragment. Na chwilę. Ta gra jest dziwna, naprawdę. Czasami mnie zadziwia. No czasami tak jest. Się zdarza. O kurczę. O, tutaj nie wiem, czy dam radę postawić kolej. Dobra, ja na pewno tutaj będę podwyższał później jeszcze jakość dróg, oczywiście na pewno nie tych, to tak jak ktoś powiedział, że trzeba mieć jeszcze też średnie, niskozamożnych osoby, tylko ja chcę teraz sprawdzić jeszcze na mapkę wartości gruntu, jak to tutaj to wygląda, no ładnie, no bardzo ładnie, cieszę się z tego powodu, tu są bogaci, sweet, naprawdę fajnie to wyszło. Bo tu widzę, że tutaj nam się popsuło budyneczek. Nawet dwa budynki nam się popsuły. Ojeju, kurczę, widzicie? To jest to. Mamy teraz problem z połączeniem na Skype'ie. I cóż, za chwilę wrócimy do siebie. Także trzymajcie się ciepło. Zaraz po prostu połączymy się z Marią i powrócimy.